10 powodów, przez które Hitler nie zaatakował Szwajcarii. Materiał bardziej szczegółowo pojawi się kiedyś na światowej historii. Przed samą listą wymagany jest wstęp. Jak wiecie, III Rzesza nigdy nie zaatakowała Szwajcarii. Mówi się, że to przez to, że każdy obywatel miał tam broń. Jest to głupota, bo licząc zarówno dzieci i starców, populacja Szwajcarii liczyła wtedy 4 miliony 700 tysięcy ludzi, zaś sama Armia Czerwona to 5 milionów 300 tysięcy żołnierzy. Także to pajeczka dla zwolenników broni. Jakie są fakty? Hitler chciał zaatakować Szwajcarię i od 1940 do 1944 roku planował różne ataki, ale one się nie powiodły. W tym przeprowadzono próbę legalnego przejęcia władzy, ruch narodowy Szwajcarii miał obalić rząd i poprosić o pomoc Hitlera. To się nie powiodło. Hitler non-stop przekładał plany ataku, które były zresztą opracowane przez różne osoby, w tym przez Ribbentropa, ale o tym na kanale Światowa Historia kiedyś. Dlaczego przekładał te ataki i dlaczego mu się nie śpieszyło z inwazją? Plan zbrojnej inwazji hitlerowskich Niemiec na Szwajcarię podczas II wojny światowej nazywał się Operacja Totenbaum. Niemcy zaliczali Szwajcarię do wspólnoty germańskiej i uważali, że prędzej czy później kraj ten znajdzie się w granicach III Rzeszy. Miały temu sprzyjać. Otoczenie kraju w latach 1940-1944 przez kraje należące do osi lub przez nieokupowane i brak możliwości udzielenia mu pomocy przez aliantów, wspólny język, lokalizacja większej części przemysłu i ludności w północnej, relatywnie płaskiej i łatwiej do zdobycia części kraju. Dlaczego jednak do tego ataku nie doszło? Tak, Niemcy mieli cały czas coś na głowie. Trzecia Rzesza zaczęła szczegółowo planować inwazję już 22 czerwca 1940 roku, czyli dnia upadku Francji. 24 czerwca agresja na Szwajcarię była przedmiotem na Hitlera, w toku której Ribbentrop proponował jak najszybsze rozpoczęcie działań zbrojnych, czemu przeciwstawił się Keitel, uważając za wystarczającą zbrojną dominację wobec tego kraju w postaci koncentracji Wehrmachtu na granicy. Przypuszcza się, iż głównymi powodami braku rozpoczęcia inwazji była postawa szwajcarskiego dowództwa. Z tego m.in. powodu nie został zrealizowany, opracowany w 1941 roku plan przewidujący m.in. desant Wehrmachtu z wodosamolotów lądujących na jeziorach wewnątrz Szwajcarii oraz udział w agresji Francji w Vichy. Czy też kolejne plany z jesieni 1942 roku. Wiosną 1943 roku, na polecenie Hitlera, ponownie rozpoczęto przygotowania do inwazji. Dowództwo niemieckie było jednak przeciwne temu przedsięwzięciu. W rezultacie 27 marca 1943 roku Hitler ostatecznie odwołał wszystkie przygotowania. Banki, szwajcarskie banki były jedynymi na świecie, gdzie trzecia rzesza mogła bezpiecznie i legalnie trzymać wszelkie swoje skarby bez obawy ich utraty. Niemniej w obawie przed agresją Szwajcarzy wywieźli z banków w miastach i starannie ukryli depozyty bankowe w pierwszym rzędzie posiadane rezerwy złota. To jest tak zwane złoto nazistów. W czasie II wojny światowej złoto odgrywało ważną rolę przy realizacji transakcji finansowych. Ten metal występuje w różnej postaci, jako sztabki, złote monety oraz jako biżuteria. Może być przetopiony i przetworzony tak, że ulegają zatarciu wszelkie ślady jego pochodzenia. Dlatego złoto było ulubionym środkiem płatniczym na całym świecie, a po wymianie na dewizy operacje finansowe były ułatwiane. Szwajcaria była centrum związanych z tym operacji. Centralny bank, III. Rzeszy sprzedawał znaczne ilości złota szwajcarskiemu bankowi centralnemu aż do końca wojny. Postawa społeczna. Jeśli mówimy o ludności szwajcarskiej, to nie problem stanowiła broń, ale ich postawa. Zwartość moralna i antynazistowska postawa szwajcarskiego społeczeństwa, a szczególnie jego niemieckojęzycznej części, posuwającej się nawet do używania dialektu szwajcarskiego zamiast literackiego języka wysoko niemieckiego. Zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku inwazji Niemiec będą starali się sparaliżować struktury dowództwa. Z góry zakładano możliwość działania na własną rękę zarówno całych dywizji, jak i pojedynczych żołnierzy. Czyli dokładnie ten sam problem napotkali Niemcy w Polsce. Psychologia. Sprawność Szwajcarów w prowadzeniu wojny psychologicznej mającej przekonać Niemców o wysokim morale wojsk szwajcarskich, które broniłyby kraju z największym poświęceniem i przy użyciu wszelkich możliwych środków, w tym broni chemicznej, jak głosi szwajcarska kronika filmowa. Wojna totalna wymaga totalnej obrony. Unikatowy system mobilizacyjny Szwajcarii umożliwiał mobilizację większego odsetka obywateli niż w innych krajach, a przykład Finlandii nadawał sens operowi zbrojnemu. W istocie w szeregach armii niemieckiej panowała niechęć do atakowania Szwajcarii, w której każdy umiał dobrze strzelać. Z każdego kąta można się było spodziewać strzałów korzystających z fortyfikacji, a korzystanie usług wywiadu było uniemożliwione przez wężącą za nieznajomymi. Szwajcarze z kolei, aby przeciwstawić się niemieckiej propagandzie, cenzurowali niemieckie kroniki filmowe i rozpoczęli produkcję własnych, a także filmów historycznych na cześć 650-lecia Konfederacji i twórców. Ważną rolę odegrało zwycięstwo reprezentacji piłkarskiej nad Niemcami w meczu rozegranym w 1941 roku. Krótko mówiąc, Szwajcarzy wzięli to, co najlepsze: tworzenie struktur przez cywilów od Polaków, system walki na odległość od Finów i działalność propagandową od Sowietów. Przygotowanie. Przygotowanie do wysadzenia w powietrze elementów sieci komunikacyjnej o znaczeniu strategicznym, co uczyniłoby ewentualną inwazję uciążliwą okupację zniszczonych terenów bezcelową. O swoich zamiarach poczynienia zniszczeń niezwłocznie po rozpoczęciu inwazji strona szwajcarska powiadomiła z góry Niemcy. Utrudnienie ewentualnej inwazji posunięto do tego stopnia, że wprowadzono zaciemnienie miast i sprzątanie strychów dla zapobieżenia skutkom nalotów. Zakazano sprzedaży map, ze skrzyżowań usunięto drogowskazy, a ze stacji kolejowych nazwy miejscowości, w których się znajdowały. Zniszczenia i działania zmierzające do unieruchomienia produkcji miały też dotknąć zakłady przemysłowe. Ponadto poczyniono przygotowania do internowania osób o sympatiach nazistowskich z ugrupowania Front Narodowy. Węgiel. Sojusznicze Włochy były uzależnione od niemieckiego węgla transportowanego przez Szwajcarię, co automatycznie podczas rozpoczęcia operacji Tutenbaun odczułyby w postaci zatrzymanych dostaw. Złe położenie oddziałów niemieckich. Główne związki taktyczne Wehrmachtu zostały umiejscowione na północy Francji ze względu na możliwe rozpoczęcie inwazji na Wielką Brytanię w ramach operacji Lew Morski. Później główne siły Wehrmachtu zostały zaangażowane podczas operacji Barbarossa. Najlepszy okres na zaatakowanie Szwajcarii przypadał pomiędzy upadkiem Francji a październikiem i listopadem 1940 roku. Po tym czasie pogoda nie sprzyjałaby atakującym przez korytarz szwajcarski, jednocześnie ograniczając pełne wykorzystanie nie tak taki blitzkringu. Wsparcie sojuszników w czasie planowania operacji dla niemieckiego dowództwa zagadką pozostawało zachowanie internowanych w Szwajcarii 43 tysięcy żołnierzy francuskich i polskich. Konieczność ich dozorowania absorbowała bowiem znaczącą część armii szwajcarskiej i pogłębiała problemy aprowizacyjne kraju. Jednakże przyłączenie się do walk w przypadku agresji niemieckiej byłoby znaczącym wzmocnieniem sił obrońców. W istocie już w 1940 roku generał Sikorski nakazał polskim żołnierzom – Wzięcie udziału w obronie Szwajcarii przed ewentualnym atakiem niemieckim, a związane z tym kwestie techniczne ustalono w 1941 roku. Ochrona Pogranicza. Szwajcarzy, świadomi zagrożenia, 29 sierpnia 1939 roku podjęli decyzję o zwiększeniu wojsk ochrony pogranicza o 100 tysięcy żołnierzy, a 1 września przeprowadzili powszechną mobilizację, która objęła około 150 tysięcy żołnierzy. Poza młodymi i poborowymi osiągnięto również zasoby żołnierzy rezerwy zwykłej i głębokiej, w której służyli mężczyźni w zaawansowanym wieku. Ponadto powołano milicję terytorialną w sile niemal 302 tysięcy ludzi. Straże Przemysłowe. A także pomocniczą służbę kobiet. Mobilizacją objęto również skautów jako łączników lub obserwatorów w oficjalnej służbie pomocniczej armii. Niestety nadal to było za mało, stąd znaczący udział Polaków i Francuzów. Najważniejsze: Szwajcaria nie była postrzegana w Niemczech jako zagrożenie. Mało tego, Szwajcaria miała wywalone na sytuację zagraniczną, a Niemcy zostawili sobie ich na szarym końcu, więc Szwajcarzy. Wiedzieli, że póki Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pozostają w grze, to są bezpieczni, przynajmniej częściowo, tym bardziej, że mieli wsparcie francuskich i polskich żołnierzy i nie chcieli się mieszać niepotrzebnie w wojnę. Tak samo jak Hitler nie chciał dodatkowej wojny, wolał najpierw się rozprawić z silniejszymi przeciwnikami.